Dziękuję Ci za tych ludzi. Dziękuję Ci za ich serca, że trafiamy do ich serc i oni przyjmują Ewangelię teraz. W imię Jezusa Chrystusa. Halleluja. Ja nazywam się Rafał Dysiński i 3 lata temu spotkałem żywego Jezusa. Prowadziłem agencje towarzyskie tutaj w Warszawie, mieszkaniówki. Sprzedawałem dziewczyny i byłem alfonsem, uzależniony od kokainy. Zarabiałem duże pieniądze i nic mi nie brakowało w życiu. Natomiast czułem taką pustkę, której nie mogłem niczym wypełnić. I 3 lata temu postanowiłem, że muszę coś zmienić w swoim życiu. I tak się też stało. Kiedyś zawołałem do Jezusa i uwierzyłem w sercu, że On jest Bogiem. I tak zostałem zbawiony. Każdy z Was potrzebuje nowonarodzenia. Każdy z Was potrzebuje osobiście spotkać się z Jezusem. I każdy z Was potrzebuje otworzyć serce na Jezusa, ponieważ On jest zbawieniem. Zbawienie odbywa się w prosty sposób. Musisz odwrócić się od życia, które teraz prowadzisz i musisz przyjąć Jego ofiarę. Jezus przyszedł na ten świat i stał się człowiekiem po to, żeby zapłacić za wszelkie winy wasze. Jeżeli chcesz być wolny od swoich win, musisz przyjąć Jego ofiarę. Jeżeli ktoś z was ma jakieś dolegliwości, choroby, nałogi, to zgłoście się do nas tutaj i zostaniecie uwolnieni od każdej choroby i każdego nałogu.